Siemanko YouTube. Dzisiaj przetestujemy sobie kolejną budżetową gitarę od marki Harley Benton. Jest to Super Strat. Niedawno nagrałem o tej gitarze film na mój drugi kanał w języku angielskim i stwierdziłem, że pora nagrać też materiał po polsku. Jest to model HWY25BKS. Dokładny koszt to 522 zł plus przesyłka. Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę spoko. Wszystko jest tutaj czarne, a wykończenie jest matowe, więc na pewno ta gitara wyróżnia się na tle innych gitar z tej półki cenowej. I od razu mówię, że fabryczny setup tej gitary wcale nie był taki zły. Wiadomo, że chińskie gitary po wyjęciu z pudełka potrafią być problematyczne, ale nic tutaj nie brzęczy, progi są dobrze wyprofilowane, nie są ostre. Co prawda akcja strun mogłaby być trochę niżej, ale nie jest to wielki problem. Jeśli chodzi o specyfikacje, w opisie filmu zostawię link, więc możecie sobie poczytać o szczegółach, ale generalnie mamy tutaj korpus z drewna lipowego i klonowy gryf o profilu Modern C. Podstrunnica jest wykonana z drewna Rose Acer, a jest to klonowe drewno poddane obróbce termicznej. Są tu 24 progi, zwykły mostek tremolo, nie jest to Floyd Rose, no i dwa humbuckery, które brzmią całkiem ok, ale wiadomo, nie są one wybitne. A jeśli chodzi o wady, na pewno można się tutaj przyczepić do jakości kluczy i humbuckerów. I myślę, że to jest główny problem gitar tego typu. Można na nich spokojnie grać, można ćwiczyć, ale nigdy to nie będzie to samo, co jakiś super strat za kilka tysięcy złotych. Podsumowując, jest to całkiem niezły sprzęt, który wygląda spoko i jest funkcjonalny, ale nie możecie tutaj oczekiwać cudów. Ale to jest zrozumiałe, bo to jest gitara za 500 zł. Myślę, że jest to fajna opcja albo dla początkujących, albo dla bardziej zaawansowanych gitarzystów, którzy chcieliby się pobawić w jakieś modyfikacje. Gitara ta ma wygodny gryf, więc jakby zmienić tutaj humbuckery i klucze, to naprawdę mogłaby ona wejść na trochę wyższy level. Jeśli chodzi o tańsze alternatywy, możecie sprawdzić sobie model ST20 albo TE20 od tej samej marki. Nagrałem o tych gitarach filmy, więc możecie sobie obczaić na moim kanale, z tym, że te dwa modele są bardziej standardowe i nie wyglądają tak ciekawie jak ten model, który mam w rękach. Dobra, podłączmy ją sobie i zobaczymy, jak brzmi. Thank you.
Widzicie, tanie gitary wcale nie muszą być złe. Da się na tym spokojnie grać i ćwiczyć, z tym, że wiadomo, że nie jest to najlepsza gitara na świecie. Mimo wszystko myślę, że jest ona warta swojej ceny. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu na dole, co o niej sądzicie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pozdro.